Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam Stanisław Michalkiewicz. Proszę Państwa, tegoroczne obchody, rocznicy powstania w getcie warszawskim by, odbyły się z wyjątkowym przytupem, raz dlatego, że to 80. rocznica, czyli okrągła, a po drugie dlatego, że no, rozpoczęła się kampania wyborcza. W związku z tym Polska w tej chwili walczy na wszystkich frontach, jak w czasie II wojny światowej, no i przynajmniej na jednym froncie trzeba było zrobić pierydyszkę, chociaż nie do końca się to też udało. No ale do rzeczy. Otóż przyjechał na te obchody prezydent Izraela, no i prezydent Niemiec, pan Walter Steinmeier, prezydent Izraela, bardzo polski. Pochwalił, ale prezydent, a prezydent Steinmeier wyraził tu zawstydzenie i tak dalej, ale zarazem za zadowolenie, że został tutaj dopuszczony do uczestnictwa w tych. Obchodach. Pan prezydent Duda bardzo tutaj pochwalił powstańców Getta, że walczyli o wolną Polskę. No, ale to nic nie pomogło, bo pani Barbara Engelking, po, już po wszystkim, powiedziała, że Polacy niestety nie stanęli na wysokości zadania. I nie okazali powstańcom i w ogóle Żydom w czasie okupacji niemieckiej wystarczającej pomocy, skutecznej pomocy. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że niezależnie od tego, jakbyśmy się tutaj nie wysilali, to w tej chwili nie zmieni się ta retoryka, ta pedagogika wstydu. No i tu naród polski będzie oskarżany już nie o bierność w obliczu Holokaustu, tak jak na samym początku lat 90., tylko o współudział, w naj, a w najgorszym wypadku nawet o udział samodzielny tak już było przypominam że w 2011 roku podczas uroczystości w Jedwabnem, pan prezydent Komorowski wystosował do uczestników uroczystości list odczytany przez Tadeusza Mazowieckiego znanego z postawy służebnej tam było takie zdanie że naród polski właśnie cały naród polski nie poszczególni polacy czy jakieś poszczególne środowiska w Polsce, tylko cały naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. No to ładny interes. I to w dodatku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób oskarżył własny naród no to co ma mówić za granicą? Tylko powtarzać po tym, więc nic dziwnego, że. Proszę Państwa, z kolei, no, było bardzo dużo rozdano tych żonkili. Bardzo dużo żonkili rozdano, no, i chętnie przechodnie te żonkile sobie przypinali do klap, do ubrań. To ciekawa rzecz, dlatego że kilka dni wcześniej, zaledwie czy tydzień wcześniej, amerykański prezydent Biden wezwał tam do walki z antysemityzmem, a warto pamiętać, że Kongres Stanów Zjednoczonych już dawno przyjął ustawę o zwalczaniu antysemityzmu w Europie, więc ta skwapliwość w przypinaniu sobie żonkili mogła nie być przypadkowa, dlatego, że strawestować muszę poetę i trawestacja by wyglądała tak, że mówiła żony ciotka tych, co przypnął, nic nie spotka. No więc na wszelki wypadek trzeba sobie przypinać żonkile, bo tu walka wojna z nienawiści. I z nienawistnikami, to chyba się niedługo rozwinie na naszych oczach, a co to jest mowa nienawiści? No to wszystkie takie opinie, które nam się nie podobają. Także można zostać nienawistnikiem bez swojej wiedzy i zgody. Proszę Państwa, więc ostrożność jest skazana. Proszę Państwa, ale warto nawiązać do tego, o czym już mówiłem, że w związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej Polska prowadzi wojnę na wszystkich frontach no pierwszym takim impulsem no to wiadomo, że z Putinem no to prowadzimy wojnę, to jasne ale to ciekawa rzecz się zdarzyła bo kiedy naczelnik państwa się dowiedział, że w związku z ukraińskim zbożem technicznym które zasypało polskie magazyny notowania prawa i sprawiedliwości na wsi spadły z ponad 50% do 20 kilku, no to Naczelnik państwa uznał, że już nie ma co czekać, i nakazał rządowi dobrej zmiany wprowadzenie natychmiastowe z dnia na dzień embarga na import wszystkich produktów rolniczych z Ukrainy: od zboża do miodu. No i tu oczywiście wywołało to ogromne wzburzenie na Ukrainie. Rząd ukraiński bardzo taką mocarstwową tutaj retoryką się posłużył, żądając natychmiastowego zniesienia tego embarga jako warunku wstępnego w ogóle wszelkich rozmów, no ale tutaj naczelnik państwa był nieugięty, przynajmniej z pozoru, między innymi dlatego, że inne państwa środkowoeuropejskie, których dotknęło to samo nieszczęście, natychmiast, czy prawie natychmiast poszły w ślady Polski. No i tutaj no, trzeba było jakoś sytuację tutaj rozładować dlatego że, no, zwróćcie Państwo uwagę, wprawdzie Naczelnik Państwa stoi w awangardzie walki ze zimnym, ruskim, czekistą Putinem, no ale takiego prezentu wielkanocnego to trudno sobie wyobrazić, żeby nawet najlepszy agent Putinowi zrobił. No a tutaj proszę. Więc żeby zatrzeć to niemiłe wrażenie, na wszelki wypadek, Naczelnik Państwa y, zaktywizował się na odcinku smoleńskim. Skorzystał z tej okazji wielce czcigodny Antoni Macierewicz po 13 latach od katastrofy, składając zawiadomienie do prokuratury, o zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zabójstwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 pozostałych osób. No zobaczymy, co niezależna prokuratura z tym fantem zrobi, bo godny Antoni Macierewicz oprócz tego zawiadomienia przekazał prokuraturze 1500 tomów 1500 stron dokumentów, których podobno opinia publiczna, no to jak opinia publiczna, to i prokuratura też chyba nie znała. No i co teraz prokuratura zrobi? Bo proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ta, ta aktywizacja naczelnika państwa na odcinku smoleńskim nastąpiła prawie i równocześnie z uchwaleniem przez Sejm. Ustawy o ustanowieniu nadzwyczajnej komisji do badania ruskich wpływów w polskiej polityce. No Wiadomo o co tutaj chodzi, że za głównego tutaj nosiciela ruskich wpływów to wieść gminna uważa Donalda Tuska, więc tu prokuratura, gdyby ta ustawa oczywiście weszła w życie, to komisja mogłaby tutaj Donaldu Tusku szlaban na 10 lat na uczestnictwo w polityce.

postawić, no ale nie wiadomo czy pan prezydent Duda pójdzie na taki kozacki numer i tak tę ustawę podpisze więc na wszelki wypadek naczelnik się zaktywizował na odcinku w Smoleńskim bo jeżeli prokuratura że tak powiem zostanie odpowiednio podkręcona no to gotowa jest nawet wsadzić Donalda Tuska za pośrednictwem niezawisłego sądu na okres przedwyborczy do aresztu wydobywczego, no i on tam będzie jęczał i szlochał, że o żadnym tam kandydowaniu do Sejmu ani pomyśli w tym momencie, ale możliwe, że niezależna prokuratura też przyjmie postawę wyczekującą. Dlatego u, 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 ciepiając się tego pretekstu w postaci 1500 stron, no, tak te nieznane dokumenty, to trzeba to przeanalizować bardzo dokładnie. I ta analiza może zająć niezależnej prokuraturze czas, aż do wyborów, kiedy się wyjaśni, czy trzeba wsadzać Donalda Tuska do aresztu wydobywczego, czy też nie trzeba go wsadzać do aresztu wydobywczego. Także widzimy, że na dwoje Wróżyła, proszę Państwa, to wprowadzenie Embarga natychmiast otworzyło nowy front konfliktu Polski z Komisją Europejską. Komisja, rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała, że to samowolka z polskiej strony, dlatego że Komisja Europejska ma wyłączność kompetencji w sprawach handlu międzynarodowego, no ale muszę powiedzieć, że poza tym wytknięciem samowolki Komisja Europejska zachowała się powściągliwie. Żadnej dodatkowej kary z tego tytułu na Polskę. Nie nałożyła. Widocznie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej też nie są specjalnie zadowolone z panoszenia się Stanów Zjednoczonych w Europie. No i stąd ta powściągliwość myślę. Tym bardziej, że proszę państwa, to embargo już się właściwie skończy 21 kwietnia o północy widocznie ktoś starszy i mądrzejszy tupnął nogą no i tutaj strony mimo niezniesienia embarga zasiadły do rozmów i ustaliły co następuje, że 21 kwietnia o północy znowu zostanie wznowiony tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Proszę Państwa warto zwrócić uwagę, że to zboże, te 6 milionów ton zboża która, technicznego, które zasypało polskie magazyny, to ono Miało tylko tranzytem przemykać przez nasz nieszczęśliwy kraj, a tymczasem nie przemknęło, tylko utknęło tutaj. Co teraz rząd ukraiński się odgraża, że będzie pilnował tego tranzytu i jeżeli na przykład ukraiński przewoźnik nie złamie ten tranzyt i tam gdzieś się zatrzyma po drodze, wysypie to zboże, to wtedy nie dostanie pozwolenia na następny tranzyt. Proszę Państwa, myślę, że to ukraińskim przewoźnikom od tego nie pęknie serce, bo jak jeden nie dostanie, tam przewoźników jest raczej dużo, no, to jak jeden nie dostanie następnego pozwolenia na tranzyt do Polski, to drugi dostanie. Jak drugi nie dostanie, to trzeci dostanie i tak aż do ostatecznego zwycięstwa, które jak wiemy, o czym zapewnił nas pan prezydent Joe Biden podczas swojego pobytu w Warszawie, no to jest nieuchronne. Proszę Państwa, jakby tego było mało, to nowy front został utworzony, Mianowicie rząd polski z inspiracji wielce wiceministra Mularczeka, Arkadiusza. Rząd polski podjął uchwałę, w której stwierdza, że Niemcy muszą zapłacić Polsce reparacje wojenne. No, gdyby to rząd niemiecki podjął taką uchwałę, no to sprawa by wyglądała trochę inaczej, a na razie tylko rząd polski taką uchwałę podjął. Podobno pan wicepremier Gliński wręczył stosowne papiery podczas Akademii z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Panu prezydentowi Steinmeierowi. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź rządu niemieckiego na te zaczepki. No, widać wyraźnie, że, proszę Państwa, naczelnik państwa przed wyborami chce pokazać swoim wyznawcom, jak to własną piersią zasłania Polskę przed rozmaitymi nieszczęściami. No, ale naczelnik państwa yy, wprawdzie jest wirtuozem. Intrygi, ale, proszę Państwa, z takim wirtuozem, który z reguły potyka się o własne nogi, także z tych dobrych chęci doprowadził do tego, że Polska wojuje na wszystkich frontach, tak jak podczas II wojny światowej, no żeby się tylko dla nas to tak samo nie skończyło.